siema, jestem Krystyna. W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla was zestawienie najbardziej opłacalnych skinów, które czy najbardziej opłaca się kupić po prostu. Oczywiście z mojej szafki nie będę brał tutaj pod uwagę skinów z moich innych szafek. No i pokażę wam dzisiaj 6 takich skinów, albo 8. Zależy jak się przyjmie ta seria, jak będzie 6 łapów w górę, to robię kolejny odcinek z tej serii. Dzisiaj pokażę wam sklep. Sklep jest taki, to jest nowy skin, możecie ocenić go od 1 do 10 w komentarzu. Dla mnie on jest słaby. No, reszta to jest... Więc bez przedłużenia zapraszam was do oglądania. Więc na 6 miejscu jest skin Mózgowiec. To jest skin za 800 fobaksów. Ja go dostałem od kolegi na Halloween. Spoko, ma oba style. No. Więc kolejny skin to oficer taktyczny. To jest spoko skin. Ja ogólnie też go dostałem od kolegi kilka miesięcy temu. Dużo nim gram. Jest bardzo ładny, znaczy ładny. Taki prosty jest, spocony. Więc... na 4 miejscu jest Strażnik Świąt. Ja go osobiście chyba w 7 sezonie kupowałem. Albo w 9. Bo nie pamiętam. Jak go kupowałem, to mówiłem, że będę inny i kupiłem go zamiast pani, zamiast tej dziewczyny, ale ten wtedy mi się bardziej podobał, teraz też mi się bardziej podoba, ale tylko trochę, no więc przechodzimy do kolejnego skinu, jest tam jeszcze trzecim. Na miejscu trzecim w mojej serce znajduje się Zamaskowany Cień. Chciałem tylko zaznaczyć, że to jest tylko moje zdanie i proszę o dystans. Więc ten skin mi się bardzo podoba. Kupiłem go za 1500 V-Bucksów w sklepie niedawno. Jest spoko. Ocenka to moja to tak 7 na 10 albo 8. Dużo nim gram, mój brat też. Więc na drugim miejscu jest Aura, oczywiście z mojej szafki. To jest bardzo ładny skin, bardzo dużo nim gram, więc polecam 800 fadolców, tylko jest prosty, ładny. No co mogę tylko mówić. Przechodzimy do miejsca pierwszego. Na pierwszym miejscu jest Manieczka. Kupiłem go za 800. Tego skina jest bardzo ładny, nie żałuję go. I to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Jeśli chcecie więcej takich odcinków z tej serii, to 6 łapek w górę i nagrywam kolejny odcinek. I to jest ostatni odcinek na 2 tygodnie, ponieważ jedę na wakacje nad morze już dzisiaj w nocy, więc siemka, do następnego, trzymajcie się. Yo, DJ, put a nigga back to the record, baby, and give me this right now.